Witam w czwartej części od Zera do Mastera. Dzisiaj skonstruujemy sobie melodię, ale zanim do tego przejdziemy, to może posłuchajmy, na czym skończyliśmy. Skończyliśmy na linii basu, którą dosyć dobrze osadziliśmy w miksie. Jak widzicie, całość gra dosyć równo i brzmi nie najgorzej, czyli możemy generalnie przejść do konstrukcji melodii. W tym celu otwórzmy sobie ścieżkę, na której znajduje się pianino i otwórzmy sobie harmor, podstawowy oscylator, i na tym oscylatorze, może nie na tym, na oscylatorze kwadratowym będziemy tworzyć nasze brzmienie naszej melodii. Na początek ja sobie o dwie oktawy podwyższę całość. Obraz stereo też troszeczkę poszerzę. Następnie w sekcji FX aktywuję delay oraz reverb. Delay, czyli echo, reverb, czyli pogłos. I dodatkowo, momencik, dodatkowo aktywuję funkcję portamento, czyli jak widzicie tutaj jest przeskok z nutki do nutki, a dzięki tej funkcji mamy płynny jakby przeskok, taki slide. I ten efekt jest dosyć fajny, więc zostawię go. Ok, przejdźmy do... Wejdźmy w piano roll. I dlatego chciałem robić to brzmienie w tej samej ścieżce, w której są akordy, żebyśmy wiedzieli, na jakich nutkach tą melodię stworzyć. A żeby mieć podgląd do tych akordów, to musicie wejść tutaj. Helpers, Ghost Channels. Dzięki temu widzimy, jakie nuty użyliśmy w sąsiedniej ścieżce i będzie nam łatwiej skonstruować melodię. Więc zaczynajmy. Nutka D jest jakby główną nutką w tym projekcie, ponieważ jest główną nutką zarówno w basie, jak i w akordach, no i będzie też główną nutą w melodii w związku z tym. Ja sobie tutaj stworzę jakąś melodię. Możecie zrobić inaczej to niż ja, aczkolwiek trzymajcie się mniej więcej tej harmonii. Ok, przejdźmy dalej do drugiego taktu. Może teraz G. Weźmy C. Posłuchajmy to z akordami. Jest ok. Przejdźmy dalej. Możecie się pobawić tak naprawdę. Najważniejsze, żeby to wszystko dawało zabawę. Może G. Teraz może A. Z oktawy C3 i C4 i zróbmy sobie przeskok do C5. Taka przeciwwaga. Posłuchajmy całości.
dodajmy sobie tu jeszcze może C. Okej, taka trochę przekombinowana, ale skoczna melodyjka, dosyć wysoka, ja sobie to zostawię. I teraz całość wytnę i przesunę do wolnej ścieżki. Okej. Ułożę całość w playliście. No i posłuchajmy całości. Dobra, od razu to na wolny kanał w mikserze. Podpiszmy to sobie. Lead. Pierwsze, co można zrobić, to korektor, filtr, high pass. Odfiltrowaliśmy sobie cały zbędny dół, którego w zasadzie bardzo mało tam było, ale my chcemy, żeby wszystko było czysto. No i co? Oczywiście sidechain myślę, że trzeba tu zrobić. Sendu pierwszego, czyli tam, gdzie znajduje się stopa i werbel. Więc zapnijmy tutaj limiter. Myślę, że tak będzie w porządku. Cóż, można się jeszcze pobawić tutaj parametrami w harmorze. Filtracja. Możemy nawet distortion. Oczywiście ważne jest, żeby też nie przekombinować. Ja myślę, że takie proste ustawienia, jakie sobie tu wybraliśmy, wystarczą. Bo to jest prosty projekt, który ma na celu pokazać w zasadzie, jak to wszystko fajnie zmiksować. Posłuchajmy jeszcze raz i popatrzmy na Maximusa. Okej, jak widzicie, są tutaj takie piki, szczyty powstające w wyniku nałożenia się tam różnych częstotliwości, ale to są takie szczyty generalnie niesłyszalne, że no nie będziemy się tutaj bawić w chirurgów. Poza tymi szczytami generalnie jest bardzo czysto. Jak widzicie, mamy 4 sample perkusyjne, mamy akord, bas oraz melodię, czyli łącznie 7 sampli grających razem, więc uważam, że jest dobrze to zmiksowane i że też nie najgorzej to brzmi. Całość się zgrywa w miarę. Może jeszcze raz posłuchajmy. Dobra, ja myślę, że na dzisiaj to tyle. Myślę, że jeszcze coś dorzucimy do tego projektu. A już za... Może nie wiem, w przyszłym albo jeszcze w następnym odcinku poddamy tą sekwencję takiemu prostemu, amatorskiemu masteringowi na wtyczkach FL-owskich. A na dzisiaj to tyle.
Zapraszam do komentarzy i widzimy się, a raczej słyszymy się już niebawem. Dzięki i do zobaczenia, do usłyszenia.